Cześć wam. Witam was znowu na kanale WGHazebooki. Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę ciekawy temat, a mianowicie ciekawego buchmachera, jakim jest Fortuna, zakłady buchmacherskie. Dobrze wam znany buchmacher, który ma punkty stacjonarne, ma też grę w internecie i ma dosyć ciekawe promocje. Otóż, zanim wam powiem, w jaki sposób możecie skorzystać z promocji w Fortunie tak, żeby wyszło wam opłacalność każdego zakładu, żebyście zarobili na tych bonusach, to przedstawię rozmowę z doradcą z Fortuny. Rozmowę, w której wypytałem szczegółowo, specjalnie dla was, o każdy punkt, o każdy szczegół tak, by zrobić wszystko dokładnie i nie popełnić błędu, by wyciągnąć z Fortuny hajs. Oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, nawet bardzo duże, że po tym materiale, który usłyszycie, będziecie musieli się bardzo śpieszyć, zanim Fortuna wycofa tą promocję i nie będzie już możliwości wyciągnięcia prostego hajsu z tego, co się dowiecie ode mnie. Nie wszystko będę mógł wam powiedzieć, dlatego że takie ściśle tajne informacje podaję tylko i wyłącznie na swojej grupie VIP-owskiej. Prowadzę wykłady na Discordzie i tutaj zapraszam do współpracy ze mną. Wykłady są regularnie, prowadzę grupę szkoleniową, mam około 80 osób, właściwie to są dwie grupy szkoleniowe od czerwca tamtego roku, więc wszystko idzie płynnie i sprawnie. Mam też materiały nagrane, których na razie nie ujawniam, ponieważ dopóki mi konta nie zablokują i moje patenty działają, to nie mogę się tym publicznie pochwalić. Natomiast osoby, które są ze mną, współpracują bardzo blisko, te osoby działają na tych patentach i też w myśl interesu tych osób także tego publicznie nie pokażę. Ale to, co wam pokażę, to pokażę wam przede wszystkim, jakie jest podejście buchmachera do was, do graczy. Jak buchmacher działa tak, byście nie zarobili pieniędzy, byście stali się niewolnikami i przynosili hajs dla buchmachera, żebyście tracili pieniądze. Pokażę wam, w jaki sposób wykorzystać to przeciwko buchmacherowi, by przejść na jasną stronę mocy, by zarabiać na buchmacherach, a nie oddawać pieniądze. Dobra, okej. Więc tak. Zainteresowałem się Fortuną i ich promocjami. Na pewno widzieliście, bo pełno jest reklam, czy na Facebooku, czy jeżeli interesujecie się buchmacherką, to macie często reklamy, że tak powiem, kierowane bezpośrednio do was, więc widzieliście reklamę Fortuny, że jeżeli założysz konto na Fortunie, to dostajesz bonus, po pierwsze freebet warty 600 zł i po drugie dostajesz bonus od drugiego depozytu do kwoty 2150 zł. I co bardzo ciekawe, otóż bonusy są ułożone w ten sposób, że wszystko pięknie, ładnie wygląda na reklamie. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Otóż sprawa numer jeden to jest czytanie regulaminu. Więc bardzo ważna sprawa jest taka, że jeżeli chcesz skorzystać z jakiejkolwiek oferty, czy to jest Fortuna, czy inny buchmacher, dokładnie zapoznaj się z regulaminem, żebyś zrobił wszystko tak, jak oni sobie życzą, bo inaczej tak naprawdę z tego bonusu będą nici. I tutaj w rozmowie, którą ja nagrałem, macie praktycznie streszczony cały regulamin, bo jest to wszystko wypytane, wybadane dokładnie, szczegół po szczególe, co należy zrobić, żeby taki pieniądz z Fortuny wyciągnąć. I to jest, jakby to powiedzieć, specjalnie dla was. Tytułem wstępu jeszcze tylko powiem, że Fortuna, która oferuje właśnie bonus freebet 600 zł i bonus od depozytu 2150, to wszystko jest ułożone tak matematycznie, byś z tego bonusa nie wyciągnął praktycznie nic. Mieliście już odcinki o wartości oczekiwanej. Wiecie, co to jest wartość oczekiwana. Jest to generalnie stosunek, jakby to powiedzieć, zysków do prawdopodobieństwa i to jest z reguły na niekorzyść gracza. Żeby jednak to uzyskać korzyść gracza, to trzeba to zrobić w ten sposób, by właśnie zrobić z zakładów zamknięte koło tak, by wartość oczekiwana była dodatnia, mimo bonusu, znaczy mimo tej ujemnej wartości oczekiwanej, żeby z bonusem wyciągnąć pieniądze na plus. Ale do rzeczy. Dobra, bo tak. Mamy sobie
dowolną firmę i dowolnie oferowany bonus. I w regulaminie bonusów zawsze jest napisane, że warunek to jest jakiś tam obrót. Macie trzykrotny obrót, czterokrotny obrót. Są bonusy różne, bo są bonusy typu na przykład STS, gdzie dostajesz 1200 zł, po wpłaceniu 1200 dostajesz 1200, z którego możesz od razu korzystać. To jest bardzo duża przewaga dla gracza, że on może od razu korzystać z bonusu, który dostał. W Fortunie jest tak, że dostajesz bonus dopiero po wykonaniu obrotu, czyli dopiero jak ty przegrasz lub wygrasz, to otrzymasz bonus. W STS-ie, niezależnie czy przegrasz, czy wygrasz, to ty dostajesz bonus od razu, na wstępie. Ma to przewagę zasadniczą taką, że ty możesz nawet umyślnie przegrać, żeby wygrać. A o tym mieliście w odcinku Loteria Bukiego, jest to najcenniejszy odcinek dla was. Mówię nie dla tych osób, które są u mnie w grupie, bo dla tych osób to są drobne pieniądze, ale dla was, jeżeli chcecie zacząć przygodę z buchmacherką, w odcinku Loteria Bukiego, już nagrywanego latem, w tamtego roku, jest dokładnie opisany patent, w jaki sposób na STS-ie wyciągnąć darmowo 3900 zł bez najmniejszego ryzyka. Czyli oczywiście działając, znaczy nie działając w grupie, w sensie nie można się zmawiać, że się działa w grupie, ale nie można też udowodnić, że taka grupa istnieje. Okej, dobra, przejdę do sedna. Odnośnie fortuny. Fortuna wymaga od tego, żebyś otrzymał 2150 zł od depozytu 2150 zł, wymaga tego, żebyś 8600 zł zrobił obrotu, czyli czterokrotną kwotę depozytu. Dopiero potem otrzymasz. Gdybyś miał wykonać 8600 zł obrotu z złodziejskim haraczem dla PiS-u, czyli naszą ustawą, która zabiera 12% podatku od obrotu, co jest po prostu najgorszym podatkiem w całej Europie. W całej Europie nie ma takiego podatku jak w Polsce, czyli 12% od obrotu. Niezależnie wygrasz czy przegrasz, to płacić 12% na rzecz państwa od każdego zakładu. Co po prostu jest, już policz sobie, że 8600, które obracasz, to 12% oddałeś na rzecz państwa, to już jest 1000 zł. Czyli 1000 zł już w tym momencie jesteś w plecy. Następnie, czyli już zostaje ci tylko 1150 z bonusa. Następnie weź pod uwagę, że fortuna wymaga, żeby zakłady były liczone do obrotu, to muszą być ako 4, czyli 4 zakłady muszą być na jednym kuponie. 4 zakłady na jednym kuponie i minimalny kurs 1,60. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że każdy z tych zakładów jest jeszcze dodatkowo, posiada spread, czyli wartość oczekiwaną poniżej 1, czyli stopa zwrotu tak jakby jest mniejsza niż inwestycja. No, przykładowo, standardowe zakłady na ligach takich jak Liga Ekstraklasa, Liga Angielska, Liga Niemiecka, czy Hiszpańska, Włoska, one mają dosyć niskie spready. Buchmacher wie o tym, że chce być konkurencyjny i że to jest często obstawiane przez gracze, stąd proponuje im małą marżę. No i ta marża z reguły wynosi około 3%, czyli 97% do was tak jakby wraca. Przy czym, zawierając 4 zdarzenia, żeby obrócić bonus, to macie już 0,97 do potęgi czwartej. Jak jeszcze do tego gracie jakieś ligi typu druga austriacka albo trzecia liga chińska, to tam są spready na poziomie 10%. To zobaczcie, jak już maleją wasze pieniądze. Ale nie do tego dążę, żebyśmy się zagłębiali teraz w to, czego nie grać, tylko zagłębmy się w to, co się nam opłaca grać. Otóż, jeżeli teraz zagramy 8600 zł, zrobimy obrotu na współczynniku 0,97 do potęgi czwartej, raz jeszcze 0,88, to mamy praktycznie już 0,88 razy 0,88 około mamy w tym momencie 6400, czyli 6400, czyli 12, 6, 7, to około 8, około 8 będzie 88, czyli około, momencik, około 70, no 70 parę procent zostaje wam z tej kwoty 8600, czyli 30% mniej więcej oddajecie na rzecz Buchmachera, częściowo na rzecz państwa jako podatek. 30% od 8600 zł, tak? To
to jest 2580 zł, czyli 2580 oddajecie, a 2150 do Was przychodzi w postaci bonusa. De facto widzicie, że jesteście w plecy. Żeby odwrócić ten mechanizm, to warto posłuchać dokładnie, jak ja to robię, w jaki sposób obracam te bonusy, tak, żeby wyjść z tego do przodu. Ale nie wszystko pokażę Wam tutaj publicznie. Na wstępie pokażę Wam tylko i wyłącznie, jak Fortuna podchodzi do klienta i w jaki sposób Fortuna robi wszystko tak, żeby to by się nie udało obrócić tego bonusa, tylko po to, żebyś zachęcić Ciebie, żebyś wpłacił, a de facto 99% z Was takiego bonusa nie obróci, tylko straci pieniądze. Więc tak, zapraszam Was do rozmowy, długiej rozmowy z Fortuną. Ja prowadzę długie rozmowy, dlatego że pytam się o każdy szczegół. Robię to tak, żebyście po prostu mieli wszystko wyłożone na tacy, żebyście nie musieli czytać całego wielostronicowego regulaminu każdej z firm. Dobra, także miłego oglądania. Czekam na Wasze komentarze oczywiście. Chętnie na każdy komentarz odpowiem. I tak jak już mówię, jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób taki bonus obrócić ze swoją korzyścią środkowo, żeby jeszcze zarobić na Buchmacherze, a zarabiać da się nie tylko na samych bonusach. Ja tylko i wyłącznie w miesiącu lutym zarobiłem ponad 50 tysięcy złotych na jeszcze innych patentach, to co niedługo Wam wyjawię, jak już będzie, że tak powiem, po temacie, czyli już patent nie będzie działał. Jeżeli chcecie znać bieżące patenty, co, jak się zarabia, to zapraszam do kontaktu ze mną. Tak jak już mówię, od kwietnia będę ruszał z kolejną grupą szkoleniową. Obecnie prowadzę dwie grupy szkoleniowe, łącznie to jest 80 parę osób. Nie lubię mieć 1000 osób, bo wtedy nie jestem w stanie nawiązać takiej pełnej. Ja lubię, żeby każda z osób była zadowolona, więc lepiej jest mniej osób uczyć, ale robić to dokładnie, tak żeby wszyscy byli na pewnym poziomie. De facto to prawda, no ja nie sprzedaję farmazonów, tak jak niektórzy mówią, że opłaca się coś grać na przykład przeciwko sobie, albo przeciwko swoim myślom, albo jakieś tam inne wymyślają, jak to ktoś stwierdził, cudawianki. Po prostu ja nie, po pierwsze nie wróżę, a po drugie, no u mnie to trzeba się przygotować na wielki trud. To nie jest tak łatwo zarabiać Buchmachera. To jest jednak matematyka, to jest jednak poświęcenie czasu na naukę, zrozumienie tego wszystkiego. To nie jest dla osób, które na przykład mają problemy z logicznym myśleniem. Tutaj jednak, żeby zarabiać na Buchmacherce, to trzeba po prostu troszeczkę włożyć czasu, poświęcenia, chęci. A wtedy się to bardzo, bardzo opłaca. Także dla tych osób, które chcą troszeczkę pomyśleć, chcą odwrócić swoje trendy i zarabiać na Buchmacherach, to taki kontakt jest skazany. I mówię, u mnie nie ma osób przegranych. Takie osoby, które po prostu nie nadają się do zarabiania na Buchmacherce albo nie umieją myśleć logicznie, to najczęściej zostają bardzo szybko wyautowane z grupy, więc tylko i wyłącznie współpracuję z ludźmi sukcesu. Jeżeli chcesz być człowiekiem sukcesu, to zapraszam do współpracy ze mną. Pozdrawiam Was na dzisiaj i życzę Wam miłego oglądania rozmowy mojej z Fortuną, a już niebawem puszczę dla Was specjalnie odcinek taki, gdzie pokażę drugie oblicze Fortuny, co Fortuna robi z graczami, którzy zarabiają na Fortunie pieniądze, gdzie są konta, gdzie na przykład Buchmacher widzi, że jesteś graczem wygrywającym i niestety, ale bardzo szybko zostajesz unicestwiony przez taką firmę. No nie jest, Fortuna nie jest pod tym względem wyjątkiem. Buchmacherzy tak robią. Odcinek specjalny na temat Fortuny, dedykowany Fortunie, bo zapewne się o tym dowiedzą, więc niedługo, w najbliższym czasie też również zobaczycie razem z historią konta, z pokazaniem, w jaki sposób da się zarabiać i w jaki sposób Buchmacher reaguje na takie wygrane. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!